Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie... Kolejna partia Mistrza Świata. No nie bez kozery analizuję często Magnusa Kertsena, gdyż no, ciekawe, ciekawe partie rozgrywa, muszę przyznać. I takie powiedzmy dla nas może przystępne szachy w tym wypadku akurat. No troszeczkę dyby, tu się można poduczyć. Tempo gry 15 minut plus 10 sekund. Turniej rozgrywany online. Przeciwnikiem Magnusa jest Jan Niepomniaszczi. Bardzo silny zawodnik, pretendent do tytułu Mistrza Świata również, gdyż za miesiąc rozgrywa się turniej i ma bardzo duże szanse, żeby stanąć na tronie. Oczywiście, jeżeli wygra turniej pretendentów, to spotka się z Carlsenem w finale, ale to takie gdybanie. Dobra, odbiegam od tematu, lecimy z partią, moi drodzy. E4, zagra zagrały białe, c5 Magnus Carlsen, skoczek f3, skoczek c6, no panowie sobie tutaj grają obronę sycylijską. Rozegrali między sobą tutaj wiele partii już ci zawodnicy, więc myślę, że nieco się znają w grze. D4 oczywiście wybijamy. Tutaj skoczek wybija, skoczek F6 z atakiem. Tutaj jest taka mała pułapka. Szybko pokażę. Jeżeli będzie bicie na C6, odbijamy pionkiem. A jeżeli pionek tak fajnie szybko zagrywa tutaj na skoczka, to gramy Hetman A5 i e, Hetman A5 z szachem i odbijamy od razu pionkę zachowując piona więcej. I tym Hetmanem można sobie spokojnie uciec i grać dalej z pionkiem więcej. Partia w zasadzie wygrana na tym poziomie, jak, jakby tu się toczyła. No ale oczywiście takie pułapki są znane skoczek na C3 i posunięcie E5 i powstaje nam tutaj wariant świeżnikowa. Który jest, no, chyba rzadko grywany, tak mi się wydaje, na arenach międzynarodowych w tym momencie, ale też niezwykle ciekawy. Skoczek z B na D7. Znaczy, on jest tak, przepraszam, skoczek z D na B5. Ten wariant jest troszeczkę też taki, powiedzmy, obstukany. Chodzi o to, że on jest dobrze rozpracowany już głęboko, jeśli chodzi o warianty, więc myślę, że dlatego też mało ludzi go gra. Takie mam wrażenie. W każdym razie, ten skoczek zmierza na B5, żeby spróbować zagrać na D6. Nie możemy do do tego dopuścić, dlatego d6 jest ruchem obowiązkowym oczywiście. Zdarzało się, że w partii Tal chyba zagrał kiedyś coś takiego jak a6. Coś mi się kojarzy, skoczek tu wjechał, goniec i hetman, tam wymiana hetmanów nastąpiła potem przez e7. Jak ta partia się zakończyła, już nie pamiętam dokładnie, ale coś kojarzę. Wiem, że nie można tego skoczka wpuścić, bo tutaj czarne nie mają wtedy dobrej gry. Goniec na g5 standardowo. A6 Skoczek, A3 i B5 Czarne planują zrobić widełki. I goniec B5, zobaczcie, spełnia teraz taką bardzo ważną rolę. Goniec G5, tak? Goniec G5, bo Skoczek może skoczyć sobie do centrum. No i nie można wybić. A chodzi o to w tym debiucie, żeby białymi utrzymać Skoczka na D5. To jest bardzo ważna figura. I zobaczcie, po goniec E7 Czarne się w ogóle nie boją, że tu stracą gońca. Znaczy, że wymiana będzie oczywiście skoczek za gońca. Bo to nic dobrego nie daje dla białych. Tu oczywiście trzeba odbić gońcem skoczka, żeby nie mógł wymienić już silne, silne, wspomnianej silnej figury w centrum. Po wybiciu gońcem nastąpi, nastąpiło w partii C3. Jest też oczywiście zagranie takie jak C4. C3 myślę, że się spotyka częściej. Z planem skoczek C2, skoczek na E3, utrzymaniem tutaj tego skoczka. I teraz bardzo popularnym ruchem, jest zagranie na przykład goniec G5, żeby przytrzymać tu przede wszystkim pole E3. Tam są bardzo ciekawe warianty. Również go, wieża B8 się gra, żeby próbować może B5 wcisnąć. Przepraszam, B4. O, ja muszę się tych pól nauczyć. Wybaczcie. No cóż, czasem i ja się mylę, nawet często. Ale moi drodzy, Magnus Carlsen tutaj zagrał ruch, który mi się bardzo podoba. Jestem ciekawy, czy te, ktoś gra tę te, teorię i czy jest w stanie tutaj znaleźć to posunięcie. W ogóle o co tutaj chodzi? Głównie czarnym chodzi o to, żeby walczyć o punkt D5, więc czarne zabierają się do tego w sposób bezpośredni. Wydaje mi się, że ciekawy. Skoczek E7. No właśnie, skoczek E7. Niby taka jakaś tam któraś linia z kolei niby nie najlepsza, ale mi się to podoba. O co chodzi? No jak będzie wybiana, no to spoko wymieniamy gońcem i... Pole d5 jest utrzymane, powiedzmy go nieco, a 6 później można zagrać. Należy no, nastąpiło bicie. Co się tak troszeczkę narzuca i e, odbić trzeba piony zniszczone. Ale skoczek z e7 bardzo fajnie tutaj może podpierać te e, pionki do pójścia do przodu tymi pionkami. Znaczy podpiera e, po prostu te pole. Ok i skoczek zagrywa na c2. Goniec B7. Bezpośrednio atakujemy pionkę 4. Też zobaczcie, że to jest ruch stępem, wyprowadzając drugą figurę szybciej, e, możemy wspomóc na przykład przy zagraniu na D5 pionka. Oczywiście też krótka roszana może wydawać się nieco ryzykowna, gdyż jest odkryta, ale król w centrum, komu to szkodzi, moi drodzy, król w centrum w cycylijskiej często się też znajduje i czuje się tu całkiem dobrze. Goniec zagrał na D3, no i Carsen D5. Standardowo to jest czysta chyba teoria jeszcze z tego co kojarzę Hetman na E2. No i moi drodzy, teraz jestem ciekawy, jaki ruch byście wykonali czarnymi, bo większość osób prawdopodobnie myśli o jakimś przepchaniu pionka, prawdopodobnie o wybiciu, może o jakimś ruchu takim wyczekującym, typu Roszada, może Hetman D6, może wieża C8. O takich ruchach się generalnie myśli, prawda? A tutaj, grając ten wariant, trzeba mieć na uwadze bardzo ciekawy ruch. F5, moi drodzy. H! F5, bardzo ciekawy. Wymusza nieco tutaj e, wybicie. Ale czy wybić trzeba? Niekoniecznie. Zaraz się okaże, dlaczego nie. E, no jeżeli na przykład było wybicie tutaj, no to od razu idziemy E4 i czarne mają świetną grę, potem ten pionek pada, a nawet jak nie można go odbić od razu, to i tak jest taka bogata gra figurowa w centrum. Dużo się dzieje, to jest ważne. To jest ważne dla czarnych, żeby coś się działo. A jak będzie wybicie, to analogicznie idziemy też E4. Białe zagrały jednak długą ruszadę. Hmm. Właśnie, o co chodzi? Przecież tutaj stracimy piona. No, biały, czarno sobie wyprostowują pionki e, zdublowane i biją. Ale goniec spokojnie wybija na E4. No właśnie chodzi o to, że tutaj ta wieża wiąże Hetmana, więc nie możemy sobie pozwolić na wybicie. Dlatego też Hetman sobie zagrywa na C7. No, dla Hetmana to jest dobre pole w Sycylu. Goniec f3 ucieka, bo już groziło bicie i długa roszada, o dziwo. Znaczy może to nie jest dziwny ruch w tym momencie. Yy, zaskakujący na yy, pierwszy rzut oka jest dlatego, znaczy mógłby być, dlatego że pionki są bardzo wysunięte i król jest odsunięty, ale yy, yy, przepraszam, zauważmy, że figury są blisko króla. Król tu jest bezpieczny, jest wszystko w porządku. G3, no taki lufcik dla gońca, żeby miał oddech po ewentualnym e4. Król B8. Standardowo, no, po długiej roszadzie, często właśnie widzi się takie zagranie królem troszkę bliżej rogu, żeby jednak odejść od linii tutaj ataku. Powiedzmy, jakiś goniec G4 groził, ale to jakieś takie ruchy groźby, nie groźby powiedzmy. Król B1. To samo robią białe. No widzicie, król też był na tutaj takim rentgenie przez Hetmana. Skoczek na C8. Manewry, manewry, manewry. Szukamy lepszego miejsca dla skoczka. Skoczek prawdopodobnie gdzieś tutaj może na B6 się przetransportuje i na C4. Fajne opcje się pokazują. Wieża z Hana 1, tradycyjnie. F wszystkie figury muszą iść, i wszystkie figury i idą. Moi drodzy, zobaczcie, Carlsen ma też wieże na, na wolnych liniach, na półotwartych, powiedzmy, o te pionki, ale centrum. Czarne mają przede wszystkim centrum. I to jest ciekawe. Silnik ocenia jako lepsza, troszeczkę białych, ale to wynika z tego, że ten pionek jest słaby. Znaczy, są trzy wyspy pionowe u czarnych. Jedna wyspa, to jest to, druga wyspa i trzecia wyspa pionowa. Tutaj dwie wyspy pionowe mają e białe, więc nieco lepiej. Ja zawsze to powtarzam, im więcej wysp pionowych, tym gorzej. Teoretycznie oczywiście e zawsze są wyjątki od do reguły. Dobrze, moi drodzy, lecimy, bo partia niezwykle ciekawa, gra środkowa. Tutaj e skoczek na E3 z atakiem na piona, więc skoczek B6 z obroną, prosta rzecz. Zauważcie, że Mistrz Świata gra bardzo takie normalne szachy, takie nic tu się takiego strasznego dla czarnych nie dzieje i to jest według mnie fenomenalne, bo czarnymi z reguły, jak gramy, znaczy to zależy od, zależy od poziomu, ja mówię tylko za siebie. Zawsze ciężej czarnymi uzyskać dobrą grę w debiucie i według mnie tutaj czarne nie mają problemów żadnych, absolutnie. Hetman na C2. Jan nie pomijaż tutaj sobie, no tak, przedstawia te figury bo przestawia, no cóż, zobaczcie, atak na H7, takie odnoszę wrażenie oczywiście, mogę się mylić, F6 z obroną, sprytną, nie dość, że do E5 tutaj doszliśmy, znaczy pionek zagrał na F6 broniąc pionka E5 i jeszcze hetman na H7, prosta rzecz, Gonieckie 2 sobie poruszył i wieża D6, jakiś plan trzeba mieć, <laughs> tutaj przede wszystkim... E, Czarne są gotowe na przełom na D4, znaczy, jeszcze gotowe nie są, ale przygotowują to, dlatego też zdwajają wieże wieża D2, wieża D8, wieża E1. No i moi drodzy, oczywiście trzeba się zastanowić, czy taki ruch teraz przechodzi. Przypuszczam, że trzeba trzymać maksymalnie do samego końca napięcie. Żeby w odpowiednim momencie uderzyć. Żeby jak najbardziej zabolało tutaj przeciwnika. I moi drodzy, tutaj A5 A5, no fajny ruch. Fajny, bo atakujemy pionkami, zdobywamy więcej przestrzeni na skrzydle. A3 przyblokowanie. No i skoczek, zagrywa na c4, już jakieś konkrety powstają. E, wymiana skoczka, no ten skoczek z e3 silna figura, więc skoczek chętnie z c4 chce go wymienić, chociaż skoczek na c4 wygląda też bardzo, bardzo obiecująco. Poszło, wybicie, poszło, wybicie. Właśnie tym pionkiem, zauważcie, że nie pionkiem tym, bo seria wymian tu by nastąpiła i prawdopodobnie partia zakończyłaby się remisem, aczkolwiek na końcu, jak e, tak zauważam, może być bicie na h7. Ja tego nawet przestawiać nie będę, oczywiście trzeba wybić tym, trzymać napięcie w centrum. Centrum jest o wiele silniejsze i opcja jest na D4. To jest bardzo ważne, że czarne mają opcję, a białe mają opcję? No nie mają właśnie. O to chodzi, że białe nie mają opcji. Moi drodzy, tutaj Hetman zagrał na F5, przyblokował piony, król A7 grzecznie i król A1. No tutaj króle uciekają, uciekają i Hetman D7. Zauważcie... Carlsen jest gotowy na wymianę hetmanów, co byłoby bardzo dobre dla czarnych, gdyż spokój, jeśli chodzi o króla, by nastąpił, dlatego że białym ciężko byłoby króla zaatakować, a ten król nawet świetną placówkę by znalazł na c5. Świetnie by stał. No cóż, wymiana hetmanów niestety nie teraz i hetman zagrał na c7 z powrotem, f4, moi drodzy, takie podważenie tutaj centrum i co zrobić? Czy jakoś uderzyć d4? No właśnie, to już d4 będzie słabe niestety, nie można tak grać, bo tu się sypie centrum, tu cały czas napięcie. No, e4. Nie chce się takiego ruchu za bardzo zagrać, gdyż zauważcie pionki stojące na białych polach i goniec, który w nie uderza, ale z drugiej strony. To jest też gra na zasadzie takiej blokady, co ma zrobić ten goniec. Kwestia, czy czarnym uda się to przytrzymać, czy nie będzie jakichś kopnięć, tak? czyli takich kombinacji, powiedzmy, no to zobaczymy, właśnie w trakcie. No tutaj myślę, że Magnus Carlsen zagrał prawidłowo. Ten pionek zresztą jest wolny, więc może jakąś karierę zrobi. Wieża D4. Goniec C6. No takie przestawianie troszeczkę figur tutaj. Wieża z jedynki na D2. I goniec na E8. Tutaj fajne zagranie. Może z tej strony goniec coś tutaj podziała na F7. Zobaczymy. Hetman E2 zostało zagrane, i koniec z powrotem na C6. Jednak to jest takie troszeczkę też badanie przeciwnika, co by zagrał, jakbyśmy powtarzali posunięcia. Hetman E3. No, wydaje się, że tak. Blokada. Tutaj białe stoją niezwykle solidnie. I pozycja jest obiektywnie równa. Ale czy Karcy, no myślę o Remisie. No nie byłby mistrzem świata, jakby myślał o remisach, moi drodzy, Hetman B6 oczywiście trzeba uważać, bo tu jakieś groźby były z odsłony, jeśli wieża by mogła zbić i z szachem tutaj Hetman wchodził. W tym momencie nastąpiło F5, takie troszkę zagranie, no powiedzmy, no żeby Hetman miał trochę oddechu, wiadomo, wieża z szóstki na D7. I Hetman na H6. Gdzieś tam Hetman próbuje coś drapać, te pionki tak straszyć, nie wiem, z kontrolą przez E3. No wiadomo, coś grać trzeba. I goniec na A4. Tu jest wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o grę czarnych, moi drodzy. Tu się nic nie dzieje. Zauważcie, nie ma takiego bicia na E4. Cały czas goniec broni, tutaj wie, że wszystko się trzyma. G4 zostało zagrane. Król A6. Myślę, że taki ruch nieco wyczekujący. Ale też wiadomo... Może zwalnia troszeczkę wieżę z obowiązku obrony, bo jakby wieża odeszła, to nie ma bicia z szachem. Tak, może, przypuszczam. Ciężko powiedzieć, ale to jest takie podsuwanie troszeczkę figur. To jest, myślę, że no, dobra gra. Uczmy się od Mistrza Świata. Goniec F1. Król A7 wrócił. No, takie badanie się. Zobaczcie tutaj pod związanie i król znowu uciekł. H4 zostało zagrane. Wieża B7. A właśnie. I teraz zauważmy, że nie można wybić na d5, bo do końca będzie, o jeszcze raz, wieża d5, wieża d5, wieża d5 i tam mat na b2 wiśni. A więc pionek nietykalny. I Hetman zagrał na e3. Moi drodzy, a co by było, jakby poszło g5? No po G5 e, okazuje się, że tutaj Hetman mógłby zaszalać. To takie trochę trudne granie, ale Hetman C7, e, jeżeli Hetman bije, to też jest Hetman za, wyłączony troszeczkę ze skrzydła, więc przypuszczam, że bicie tym pionkiem by mogło nastąpić. I Hetman G3. Nie ma tu jakiejś krzywdy dla białych y, mocnej, ale trzeba dokładnie grać. Chodzi o to, że Hetman tam chce się na E3 spróbować zadomowić. Może Hetman, przepraszam, może Hetman E3 z atakiem na gońca na, na pionka. I przypuszczam, że tutaj trochę Hetman mógłby zaszalać. E, Wydaje mi się, że białe po prostu to widziały taki plan i wróciły spokojnie, nie chcąc szarżować w partii dalej. Bierze z, z D na B8. No tak, na to sobie już można pozwolić, gdyż bicia nie ma, bo tu jest związanie. G5 teraz został zagrane i goniec zagrał na D7. Zauważcie, atak na pionka, prosty atak. Bicie, bicie, za dużo tu myślę, nie ma co komentować. Proste granie, tutaj zobaczcie, taka bateria się przygotowała, e, ten ruch jest nietykalny, znaczy to bicie jest nietykalne w tym momencie, więc jeszcze czarne żyją, e, bronią D5, tak, pośrednio, to jest też fajna opcja, pośrednia obrona. E, Hetman na G5 został zagrany i go na E6, wszystko broni. No i moi drodzy, e, białe już nie wytrzymały, a czarne mają trochę lepiej, bo ten pionek jest słaby, można się nim próbować zajmować powoli, no i białe nie wytrzymały. Nie wytrzymały napięcia, i goniec zbił na C4. Okazuje się, że ten ruch jest sporym błędem. Dlaczego? No właśnie, może teraz dojdziemy do wspólnych analiz. I teraz, moi drodzy, musimy sprawdzić, co by było po biciu. Właśnie, sprawdźmy, co by było po biciu. Ruch białych, spróbujmy znaleźć dobry ruch. Jeżeli ktoś znalazł gratulacje, to jest myślę, że proste, bo po prostu wieża na D6. No, Hetman co? No, musi bronić Pionka, bo inaczej Hetman tutaj strzeli na A5 z Matem. Z Hetman tutaj na C7 i wieża by mogła wybić. I białych pozycja jest wygrana. Tu się wszystko broni, a król ma problemy. Pionek też jest dochodzący, prawie że tu jest kontrola. No, myślę, że nie ma co się bardzo zagłębiać, oczywiście. Na tym poziomie oczywiście jest spokojna wygrana białych. Moi drodzy. Ale po tym ruchu czarne popisują się pięknym zagraniem, i teraz proszę zatrzymajcie sobie filmik na chwilę, poszukajcie tej odpowiedzi, jak tu zagrać jak Mistrz Świata. Szukamy przede wszystkim ruchów wtrąconych i to właśnie następuje wieża G8. Moi drodzy, słaba pierwsza linia. Oj, słaba, słaba. Hetman E5. Hetman E5, wieża na G1 z szachem. No niestety, zobaczcie, wieża nie może się zasłonić, bo jest matna B2. Więc król zagrywa na A2, i teraz można wybić na C4. Zwyczajnie białe w tym momencie bijąc na C4, podstawiły figurę, jak widać. Ale to jeszcze nie jest takie proste. Uwaga, bo teraz oczywiście grozi mat. I teraz B4 to jest chyba jedyna obrona w tym momencie. No bić w przelocie trzeba. Przypominam, że bicie w przelocie jest wtedy, gdy pionek nasz jest za swoją połową, a przeciwnika pionek zagrywa o dwa pola od razu, i albo bijemy w przelocie. W tym momencie, albo w ogóle. Więc Magnus Carlsen wybił. No bo jakby nie było bicia w przelocie, to powiem szczerze, że białe tutaj od mata się obroniły. No ale jest bicie. Król na B2. Moi drodzy, teraz nas mógłby nastąpić fantastyczny ruch, ale mimo wszystko jeszcze się zatrzymamy, bo Magnus Carlsen popełnia błąd. Tylko, że jest to taki błąd, który nie przegrywa, a remisuje. Co niestety dla czarnych nie byłoby super w tej sytuacji, bo jest to ruch e3. Niestety nie pomniasz ci zbił, co przegrywa. Zaraz do tego dojdziemy, ale co zagrać w tym momencie, żeby zremisować? Białymi bardzo trudna też, powiedzmy, kompilacja ruchów, ale no tak, zawodnik prawie 2.800 powinien takie rzeczy wiedzieć, no powinien wyczuwać. Niestety nie, nie znalazł. E, tutaj wieża na A4 remisuje. Dlaczego? Powiedzmy po wybiciu na D2 jest bicie na A5. No i zobaczcie, król nie ma ucieczki, trzeba było wybić. I tak naprawdę tutaj mamy wieczny szach. Mimo przewagi czarnych jest wieczny szach. No ale mm, po wieży na y, A4... Jeszcze można by było na przykład zagrać gońcem na C4, żeby tu się obronić. No i wieża by mogła zbić. Goniec na A6, ale jest wieża D6. I okazuje się, że są kłopoty tutaj ogromne. Bicie na A6 jest prawie nieuniknione, a król ma problemy, jeżeli pionek zacznie iść do przodu. Więc tutaj jedyną obroną by trzeba było zwyczajnie wieżą dawać wiecznego szacha, a król musiałby się poruszać tylko po tej linii prostej, bo inaczej pionek pójdzie do góry. No, myślę, że piękny ratunek byłby ze strony białych, ale niestety, moi drodzy, dla białych niestety. Poszło bicie na E3. I teraz, moi drodzy, kolejny raz zatrzymajcie sobie materiał, proszę poszukajcie ruchu, który wygrywa partię. Fantastyczne zagranie według mnie. Też rzadko spotykane, ale też nie trudne. Przy tym układzie figur czarnych. Jest to piękny ruch, moi drodzy. Wieża A1. Wow, 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 wow. Piękne oddanie wieży. Dlaczego? Jeżeli król by zbił, to mamy B2. Zbić nie można, bo jest cały czas mat. Bateria działa. Król B2 i kolejne poświęcenie mogłoby wpuść. No i teraz, czy zbijemy, czy pójdziemy na C2. Nie ma to znaczenia. Dostajemy mata białymi. Piękne zagranie wieża A1. No, zbić oczywiście nie można. Tutaj jeszcze w tej pozycji. Hetman zagrał na E5. Wieża dała szacha. Widzicie, jak wieża się sprytnie tutaj dostała do obozu przeciwnika? Niesłychana sprawa. Król B1 zostało zagrane, No i prosta wymiana. Mój drodzy, i B2. Ta sama groźba. Goniec na A2. biała się poddały. Nie ma kompletnie obrony przed, przed matem, przed stratami. No, przed matem, tak naprawdę. Niesamowita partia według mnie. Yy, zresztą dużo jest niesamowitych, tak można by mówić o wszystkich, ale yy, bardzo ciekawa, debiutowo myślę, że większość osób y, sycy się może troszkę rozjaśnił. Piszcie w komentarzach co, co nie sądzicie. Jeżeli dotrwaliście do końca filmu, dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć!